Witam, takie małe rozważanie na temat tego, co jest lepsze w projektowaniu, czy posadzka anhydrytowa, czy posadzka cementowo-piaskowa. Jeżeli mielibyśmy brać pod uwagę sposób, może nawet nie tyle właściwości fizyczne, co w ogóle całokształt, ja powiem od razu na samym początku, jak dla mnie lepsza jest posadzka anhydrytowa, zarówno w projektowaniu, jak i później w budowaniu. Jeżeli chodzi o posadzki cementowe, cementowo-piaskowe, to jednym z największych i pierwszych minusów, które należy wymienić, jest to, że do posadzki należy zamówić piasek, należy zamówić wszystkie, że tak powiem, elementy, które wysypiemy u nas na budowie. Jeżeli nie chcemy tego wysypywać, po prostu bierzemy sobie posadzkę anhydrytową i wszystko przyjeżdża nam w gruszeczce. No, przyjeżdża nam grucha, przyjeżdża nam nam kompresor, czy jakbyśmy tego urządzenia nie nazwali, pompa, prawda? I pompujemy, rozkładamy. Drugi plus, posadzkę cementową, czy cementowo-piaskową należy rozprowadzić, należy ją wygładzić, prawda? Także tutaj też musimy sobie ustalić poziomy dylatacji i tak dalej. Anhydryt ma kształt, czy formę, kształt to trochę za mocno powiedziane, nie ta strona, ma formę lejącego się elementu. Więc w tym momencie wygładzenie jak najbardziej jest elementem dziecinnie prostym. Prawda? Dalej, cena. Jeżeli chodzi o cenę, to samo rozpatrywanie ceny bardziej opłaca się posadzka cementowa. Jednak jeżeli weźmiemy cenę w przełożeniu na czas, który zaoszczędzimy, w tym momencie bardziej opłaca nam się posadzka anhydrytowa, tak? Bo w tym momencie oszczędzamy naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. Nie musimy takiej posadzki sezonować, anhydrytu, nie musimy jej podlewać, nie musimy jej niczym tak naprawdę traktować. Czekamy 2-3 dni, możemy po niej chodzić, mniej więcej 2-3 dni, z tego co pamiętam. Poczekamy mniej więcej około 10 dni, jeżeli pamiętam, możemy wypłytkować. Plusem jest też to, że jeżeli ona ma konsystencję wodnistą, a my robimy sobie ogrzewanie podłogowe, w tym momencie nie zostaje nam powietrze, nie? Czyli będziemy mieli wszystko pięknie, ładnie, kurde, pięknie, ładnie porozkładane, wszystko będzie się ślicznie rozkładało, no i w tym momencie nie powstaną nam bąble powietrza. Jak wiemy, powietrze jest izolatorem ciepła. Więc w momencie, jeżeli będziemy mieli taki izolator zastosowany, w tym momencie no, wydajność naszego ogrzewania będzie o niebo niższa. Prawda? Także tutaj możemy sobie w taki sposób podlecić do tego tematu. Jeżeli chodzi natomiast o projektowanie, czyli biorąc pod uwagę architekturę, czy to, że jesteśmy architektami, projektujemy sobie tą posadzkę, no to grubość takiego anhydrytu to jest około 5 cm. Posadzka cementowa od 6 do 8 cm, prawda? Więc już mamy ciężar własny mniej materiału schodzi, przez co dzieje się to wszystko szybciej. Więc jeżeli ja miałbym rozstrzygać, co już zrobiłem na samym początku, co jest lepsze dla mnie, lepsza jest posadzka anhydrytowa. Przy projektowaniu na archikadzie nie ma większego znaczenia, czy to będzie anhydryt, czy to będzie ta druga ceramiczna. Znaczenie ma dopiero w momencie, jeżeli zaczynamy tą posadzkę wykonywać. Prawda? Więc tutaj też powinniśmy sobie zaplanować oszczędność czasu. Tyle z mojej strony, dziękuję bardzo.